Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20, ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559. Otwieram 41. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 40. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2022 rok. Punkt 9. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 11. Dyskusja. Punkt 12. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 41/226/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Podpunkt drugi. Uchwała nr 41/227/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 41/228/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 41/229/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu. Podpunkt piąty. Uchwała nr 41/230/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt szósty, podpunkt szósty. Uchwała nr 41/231/2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Podpunkt siódmy. Uchwała nr 41/232/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024. Podpunkt 8. Uchwała nr 41/233/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Punkt 9. Uchwała nr 41/234/2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Kąpielisk tutaj. Podpunkt 10. Uchwała nr 41/235/2022 w sprawie przedstawiciela gminy Jeziora Wielkie w Radzie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy. Podpunkt 11. Uchwała nr 41/236/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza. Punkt 13. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 14. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 15. Zakończenie sesji. Tutaj przy okazji chciałbym powitać przede wszystkim naszego pana starostę, pana Tomasza Krzesińskiego. Dobry. Pana wicestarostę mogileńskiego, pana Jerzego Łaganowskiego. I członka zarządu, pana Jana Barteckiego. A teraz bym poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy pomordowanych na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Punkt pierwszy, otwarcie sesji mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa radnych o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Dziękuję. Zatwierdzenie kworum. Proszę. Nie wiem, czy to jest Oli, czy pomyłka w drugu. Punkt 11, punkt 13, punkt 17. Słucham. Punktu 12 nie ma. Nie.
projekt uchwał, panie Jerzy. No niestety, ale nie. Dziękuję. Ale nie tutaj, projekty uchwał. A to są podpunkty, uchwały. Nie. Tu pani Agnieszko. 12, 13. Panie radny, punkt 12 to jest właśnie projekty uchwał. I na drugiej stronie ma pan od 1 do 11, to są uchwały. I punkt 13, wolne wnioski, zapytania. Dobrze. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 13 radnych, a więc Rada jest warna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Jerzego Burzyńskiego. Przyjmuje panie? Dziękuję uprzejmie. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 24 stycznia 2022 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 7 stron maszynopisu i 16 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń, względy niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało wypowiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę państwa radnych o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku z 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 40. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 24 stycznia 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 40/221/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 40/222/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 40/223/2022 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. siedzibą w Jeziorach Wielkich, której gmina Jeziora Wielkie jest jedynym wspólnikiem. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 40/224/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 40/225/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Jurku. Pan przedstawił tutaj wykaz uchwał. Chodzi jeszcze o działalność w okresie międzysesyjnym. Może pan coś wspomni na temat spotkań Rady Gminy Strzelno, Rady Gminy Jeziora Wielkie i jak przedstawia się po prostu przekazywanie działek zgodnie z rozporządzeniem prezesami Rady Ministrów z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Bo to, co pani radna Marcińska powiedziała na sesji, na komisji, przepraszam, działki zostają częściowo już sprzedane. Czy ten proces nadal trwa, czy jest wstrzymany? Panie radny, jeżeli chodzi o zmianę granic, no to już mamy teoretycznie ten temat zamknięty. Jedyną sprawą sporną, że tak powiem, najkrótszą ścieżką, aby dojść do przekazania wszystkich nieruchomości ze strony gminy Strzelno na własność gminy Jeziora Wielkie jest porozumienie gminy. No, był pan na spotkaniu, gdzie no, to było kolejne spotkanie z gminą Strzelno, gdzie no, nie było możliwości wypracowania takiego porozumienia z tego względu, że gmina Strzelno
nie jest zainteresowana przekazaniem nam tych nieruchomości. Wręcz no, uważają, że tych nieruchomości nam nie muszą przekazać, no i będą walczyć do końca. No, mają taką, no, taką możliwość i mają takie prawo, ale no, niestety kolejnym etapem teraz, aby uzyskać prawa własności i zakończyć tę procedurę, no, jedyną drogą jest kolejny wniosek gminy Jeziora Wielkie do prezesa Rady Ministrów, który, no, że tak powiem, no, nakaże czy zatwierdzi po raz kolejny tą całą procedurę, czyli generalnie to zarządzenie. Od każdej decyzji jest odwołanie, więc nie ma możliwości osiągnięcia kompromisu poprzez porozumienie, co by było najprostsze. Spisujemy, co zostaje w Strzelnie, co przekazywane jest do gminy Jeziora Wielkie. My ze swojej strony zadeklarowaliśmy, że mniej więcej tą samą powierzchnię, jeżeli chodzi o grunty, jesteśmy w stanie przekazać gminie Strzelno pod warunkiem, że oni przeprowadzą tą całą procedurę. No nie wiem, czy są zainteresowani tym gruntem. Generalnie są zainteresowani wszystkimi działkami, które do tej pory mieli. Nam, no zresztą pan słyszał, chcą przekazać tylko drogi i infrastrukturę. No, to mija się z celem, bo nie będziemy właścicielem żadnych działek, żadnych nieruchomości, żadnych korzyści nie będziemy mieli, tylko będziemy ponosili koszty. No jakieś podatki, bo wiadomo, że będą wpływać, jeżeli chodzi o same podatki. Więc no teraz powiem szczerze, że nie wiem, jak to się zakończy i jak długo to będzie trwało, bo może się okazać, że jeżeli no my teraz będziemy składać wniosek do prezesa Rady Ministrów, Strzelna ma prawo się odwołać. Kolejnym etapem będzie, no, podejrzewam, sąd. No, jeżeli Strzelno w żaden sposób nie przystanie na jakieś tam warunki czy na jakiś kompromis, no to będziemy się przepychać pewnie w sądzie i nie wiadomo, jak długo potrwa. Podatki jako tako będą spływać do nas z nieruchomości, tylko tu chodzi jeszcze od prawa własności do działek, które są własnością gminy Strzelno. Najbardziej spornym takim punktem jest zakład aktywności zawodowej, gdzie no, my ten zakład budowaliśmy, my żeśmy administrowali, został nam zabrany i teraz no, uważałem, że analogicznie przede wszystkim chodziło nam o ten ZAS, no bo co nam z dróg, co nam z, tak dalej, z tych całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i tak dalej, gdzie będziemy ponosić tylko koszty. A no ten ZAS to jest taka perełka, o którą wszyscy walczą. No i myślę, że może to trochę potrwać. Może to trochę potrwać, bo prezes Rady Ministrów nie może też nakazać zmiany właściciela gruntów. Z tego co wiem, to jeżeli nie porozumiemy się, czy jakieś ugody nie zawrzemy, no to może to trwać dosyć sporo. Co prawda, jeżeli chodzi o własność tego, czy administrowanie tym terenem, to będziemy administrować, ale właścicielem wszystkich działek i tak dalej na razie jest gmina Strzelno, bo nie zawarliśmy żadnego porozumienia. Co więcej, no, próbowałem rozmawiać z burmistrzem, czy jest w ogóle sens jeszcze spotkać się i być może jakieś porozumienie wypracujemy. No widzę, że no, raczej nie da się już nic w tym kierunku zrobić. I każdy będzie teraz robił swoje i każdy będzie szedł swoją drogą. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jeżeli chodzi o samo administrowanie, to my będziemy właścicielem. Tak czy siak. Ale co będzie z pozostałymi działkami, jeżeli chodzi o sprzedaż? Na dzień dzisiejszy mają prawo sprzedawać, bo my nie jesteśmy właścicielami w księgach wieczystych. Czyli oni nadal są winni jako właściciele i no w takim tempie błyskawicznym wszystkie działki, które mieli w zasobie gminy, przeznaczyli pod sprzedaż i prawdopodobnie te działki zostaną sprzedane. Zobaczymy. No, na dzień dzisiejszy w każdym bądź razie oni są właścicielami tych gruntów, więc no, też nie rozumiem tej całej procedury, bo jeżeli już administracyjnie zostało nam to przekazane, to powinno to się wiązać razem z wpisem do ksiąg wieczystych. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ale widocznie no, tak wyglądają przepisy i tak wygląda ta cała procedura. Może to kiedyś ktoś zmieni, ale no, jaki by był sens przejmowania przyjeżdża, jeżeli byśmy nie przyjęli też no,
działek gminy Strzelno, czyli generalnie uważałem, że tak mecenas też twierdził, że to, co należy do gminy Strzelno, to powinno przejść na własność gminy Jeziora Wielkie, ale no, to nie jest ulogowane jakoś przepisami i teraz będziemy, że tak powiem, troszeczkę my musieli powalczyć. Zobaczymy, jak to się zakończy. No, na razie, na dzień dzisiejszy, gmina Strzelno dysponuje prawami własności, więc no, nie mamy wpływu na to co robią. Nawet no, zainterweniowałem i dopytałem się, czy możemy coś zrobić, żeby powstrzymać tą sprzedaż. Okazuje się, że nie. No, oni są właścicielami póki co. To jak pan wspomniał, panie wójcie, byłem na spotkaniu i ja nie widzę tej nici porozumienia między gminami, także gdzie jest... No nie, myślę, że... Panie wójcie, 22 marca bieżącego roku upływa termin właściwie pół miesiąca i stoimy, mówię, panie, pomóżcie. Prosił odwrotnie skierować pismo do prezesa Rady Ministrów, czy nie wiem, może powiadomić wojewodę, bo wojewoda jest organem pośrednim. No niekoniecznie, bo wojewoda akurat nie ma na to wpływu, tylko jest organem pośrednim, ale no, pismo generalnie no, musimy wystosować. No teraz ile to upłynęło? Gdzieś około 2 tygodni od mojej rozmowy ostatniej z burmistrzem i jesteśmy w trakcie przygotowania takiego pisma, które trzeba po raz kolejny uargumentować. Czyli generalnie, co chcemy z tymi działkami, z tymi nieruchomościami, które są ewentualnie jeszcze do przejęcia, zrobić, w jaki sposób zagospodarować. To nie jest takie proste, bo nie wiem, kto będzie ten wniosek rozpatrywał, a to może się ciągnąć latami, więc za chwilę, tak jak tutaj wspomniał chyba pan burmistrz, że być może na sesji w Strzelnie, że być może zmieni się władza, to zabiorą nam to Strzelno, to przyjrzeć z powrotem. Nie wiem, to już był kompletny absurd i dla mnie niezrozumiała decyzja, ale być może tak będzie, bo to nie ma na to wpływu. Różnie to może jeszcze wyglądać. A jak wygląda z podatkami? Podatkowe poszły od nas. Decyzje podatkowe, zwróciliśmy się o przekazanie nam numerów działek i tak dalej, żebyśmy mogli wystawić decyzje podatkowe, to podatki będą wpływać już do nas. Teoretycznie będą wpływać do nas, chyba że znów Strzelno się odwoła, ale z tego co wiem, to zostały nam przekazane numery działek i także adresy właścicieli i podatki już będą wpływać. Ale jeżeli chodzi o decyzje administracyjne, czyli pozwolenie na budowę i tak dalej, to wszystko i tak wydaje nadal gmina Strzelno. Bardzo panie wójcie, prosił odwrotnie jak najszybciej to pismo sporządzić i będziemy to realizować. Nie wiem, czy pan słyszał dzisiaj wyrok TSUE odnośnie sądownictwa, a jest to bardzo miejsce. Dziękuję. 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 Więc przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2022 rok. Ten punkt przerabialiśmy, chyba że tutaj... A, jeśli... Proszę bardzo, jeśli można, jeśli pozwolą państwo, to pan starosta by chciał zabrać głos. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, drodzy radni, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj jako nowo wybrany, bo mijam 3 miesiące odkąd zostałem wybrany starostą naszego powiatu, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Może na wstępie podziękuję jako szef Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiatowy szef Centrum Zarządzania Kryzysowego, wszystkim tym, którzy na terenie naszej gminy, strażakom, mieszkańcom, osobom dobrego serca, dobrej woli, za pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy. Mogę tylko tyle powiedzieć, że na dzień dzisiejszy na terenie naszego powiatu przebywa około 500 osób pochodzenia ukraińskiego, w tym połowa to są dzieci. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o inwestycje w tym roku na terenie naszej gminy, będzie to prawie 4 km dróg. Będzie to droga dalej remontowana Włostowo-Krzywe Kolano. Mówimy o odcinku
od pana Maruszaka prawie do Rzeszynka, później drugi odcinek od skrzyżowania w Krzywym Kolanie do odcinka, który był wcześniej robiony, mówimy tu o Lubstówku. Trzeci odcinek, dzięki też, bo tu z panem wójtem rozmawialiśmy, miał być to odcinek, który został ściągnięty od Lubstówka, od przystanku do Gorzelni. Tam jest chyba 200 km. Będzie to kilometr, remontowany odcinek woli Korzyszkowej ze względów typowo ekonomicznych, gdyż ta droga w woli Korzyszkowej wymagała większych nakładów finansowych, jeżeli chodzi o remonty cząstkowe. I będzie to następny odcinek Budy Mirosławice, znaczy skończenie tego odcinka. W zeszłym roku zaczęliśmy i kończymy go w tym roku. Także szanowni państwo, nic bardziej mylnego, jak czytam w mediach społecznościowych, gdzie ktoś opluwa, że nowy zarząd ściągnął inwestycje, jeżeli chodzi o naszą gminę. W poprzednim planie inwestycyjnym poprzedniego zarządu, w którym oczywiście też uczestniczyłem, było to niespełna 2,5 km, w tej chwili jest prawie 4. Także no, matematycznie wychodzi, że mamy więcej. Jeżeli chodzi o inwestycje, które złożyliśmy do Polskiego Ładu, wniosek został złożony 2-3 tygodnie temu, panie wicestarosto, 2 tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam. Jest wpisana inwestycja, oczywiście tu też po rozmowach z panem wójtem, bo nic nie dzieje się bez uzgodnień z włodarzem tej gminy. Znaczy nie chcę, żeby się działo i tak się nie dzieje. Wpisaliśmy, ale to też będzie decyzja państwa radnych, wpisaliśmy budowę, przebudowę Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Włostowo. Jest to budowa, która we wstępnym kosztorysie będzie kosztowała ponad 20 milionów złotych. Jeszcze pytanie, czy oczywiście te środki z Polskiego Ładu otrzymamy. Wkład własny naszego powiatu to jest 15%, akurat mówimy o tym programie, czyli około 3 milionów złotych. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, bo bardzo dużo jest sprawa. Ja mam pytanie, panie starosto, jeżeli chodzi o ten odcinek woli Koruszkowej, bo to jest chyba najgorszy odcinek cały czas, jeżeli chodzi o drogę powiatową. Będzie w tym roku remontowany, tak? Czyli nakładka? To znaczy, jeżeli chodzi, tak jest, to znaczy mówimy o nakładce i utwardzeniem poboczy, żeby ta droga faktycznie się nie obrywała. Zobaczymy zresztą, jak to po nakładkach wyjdzie, będzie utwardzenie. 23 będzie rozstrzygnięcie przetargu i będziemy chcieli jak najszybciej wykonanie tego zadania zlecić. Bo tam też trzeba było wykonać poszerzenie przy zjeździe z tej drogi właśnie w Woli Koruszkowej. Tak jest. Jak zjeżdżają, to obrywają. Tak jest. Popatrzymy na to, zobaczymy, ale zrobimy tak, panie wójcie, żeby było dobrze. Jeszcze zapomniałem o jednej inwestycji, która za chwilę, bo się rozstrzygnął przetarg i to na pewno wszystkich interesuje. Przebudowa drogi Wójcin-Strzelno, mówimy Miraz Nowa Wieś. Następne 2 kilometry za chwilę też będzie remontowane, czyli ten odcinek, szczerze powiedziawszy, w tym roku będzie cały zamknięty. W tym roku też zleciliśmy stworzenie dokumentacji na przebudowę odcinka, no pewnie ostatniego odcinka, ale pewnie bardzo ważnego, na pewno bardzo ważnego dla mieszkańców, chociażby mieszkańców Wójcina, łącznie ze ścieżką pieszo-rowerową. Mówimy tu o identycznej, jak to jest po stronie powiatu konińskiego, czyli odcinku Wójcin-Kownaty. Jest to odcinek, o ile dobrze pamiętam, 100 metrów. Jeżeli możliwości finansowe pozwolą, chcielibyśmy w przyszłym roku przebudowę tego odcinka zacząć.
Czyli to było Dwójcina, wtedy do Kowna. Do Kowna, tak jest. Jest. Także ta droga, która bardzo... Proszę przewodniczący, bo ja tylko odpowiadam na pytanie. Tutaj. Wspomnę, że chodzi o ruch pieszych, bo rzeczywiście tam praktycznie codziennie jest ruch rowerowy i nawet nie ma gdzie zjechać, bo są drzewa, te same krawędzie jezdni, więc tam jest bardzo, bardzo niebezpieczny odcinek jezdni i cieszymy się, że to zostało uwzględnione. Aczkolwiek miło by było, gdyby to było wykonane do samego filmu. Ale to zakładam, że w przyszłości być może uda się dać. Panie starosto, o ile możliwości finansowe nam to, na to pozwolą. Panie starosto, to pani Ela, radna pani Ela, bardzo proszę, chciała zadać pytanie. Ja chciałam zapytać o tę drogę dla Tuli. Kto tak naprawdę, na kim spoczywa to zadanie? Tak naprawdę. Znaczy już mam pewne rozwiązanie. Nie chcę póki co o tym rozwiązaniu rozmawiać z panem wójtem. Uzgodnimy i niech mi pani wierzy, będziemy chcieli, żeby z panem wójtem tą sprawę w końcu załatwić. Także proszę chwileczkę poczekać na wyniki. Przyjdzie pora. Proszę bardzo, panie Jurku. Pocieszające słowa, panie starosto, członkowie zarządu, tutaj są. Wspomniał pan o wykorzystaniu budynku po inwigilacji w Ostowie, o której mam już chyba 15 lat w chwili ustania zaprzestania gimnazjum. No niestety, rozmowa przed tygodniem z panem wójtem, no po prostu z takiego potwierdzenia nie było. Na komisję oczywiście. Miejmy nadzieję, że państwo częściowo zwątpiliście, że ten budynek będzie wykorzystany. Ja przypominam lata 80, szanowni państwo. Ten prekursor powstania domu w Polsce się śmiałka. Poprzedni wójt, przepraszam, naczelnik gminy, który to był, kazał mi budować dwumetrowy płotek cyklany. Chłopak nie ma pytań, proszę naczelnika nie ma, a dom istnieje od 1981 roku. Dzięki ówczesnemu wojewodzie i ówczesnemu dyrektorowi Wydziału Zdrowia Bydgoszczy, panu Romsce, i funkcjonuje. Także orientowałem się, nie wiem. Po prostu miałem telefon, czy nie mam miejsca dla mężczyzn. No niestety, ale jest problem żeński. Orientowałem się poszczególnych domach, które są na naszym terenie, między innymi w sąsiednim odcisku, okres oczekiwania 8-10 przyszłych pacjentów. Także na niewykorzystanie budynku chyba w 100% przy nakładach, wiadomo. Zresztą to jest obiekt pobudowany przez powiatową radę narodową w Mobilnie w 68 roku. I nie chciałbym. Państwo chyba też byście nie chcieli, żeby po prostu powstały jakieś mieszkanie i tak dalej. Także, panie starosto, jestem za, nie wiem, jeśli państwo na mnie pan nigdy powie, ale pan wytrzyma to słowo dzisiejsze i dokonać tej inwestycji. Dziękuję. Pytanie, czy dostaniemy na to zadanie dofinansowanie, bo to jest to, co byśmy chcieli, co byśmy widzieli łącznie tutaj, mówię wspólnie z panem wójtem, z radnymi. Należy też pamiętać, że przed nami w tej chwili najważniejsza decyzja chyba istnienia w ogóle naszego powiatu. Inwestycja budowy, przebudowy byłego szpitala w Strzelnie, gdzie to będzie najważniejsza inwestycja, największa inwestycja w historii naszego powiatu, ponad 20 milionów złotych, gdzie można było to zrobić za 16 milionów złotych. Nie mówię dokładnej sumy, za chwileczkę się państwo, ale jest to dużo, dużo więcej. Stąd też po prostu najważniejsza decyzja odnośnie budowy. Zarząd jest w tej chwili przekonany do słuszności tego zadania. Stąd też pomysł odnośnie budowy DPS-u. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie finansowo. Nie chcę w tej chwili też do końca zdradzać szczegółów, żebyście nas państwo nie trzymali za słowo, bo jestem ostrożny co do tego typu potwierdzenia. Przepraszam, jeśli można, wspomnę o przebudowie, na jakie cele?
typowo Zalowskie, z pododdziałem psychiatrycznym, to znaczy 50-łóżkowy oddział Zalowski, 30-łóżkowy pododdział psychiatryczny. Chodzi głównie o to, żeby zbilansować straty w Zakładzie Opieki Leczniczej. Też stawki, które są w tej chwili płacone przez NFZ, są za niskie. Panie starosto, jeszcze tutaj ja chciałem zadać pytanie. Czy planuje pan jakieś budowy chodników, niechodników przy głównych ciągach dróg, właśnie tych najbardziej niebezpiecznych? Kłania się tutaj Nowa Wieś. Na drodze Nowej Wsi jest chodnik dokończony, brakuje tam chyba 300 metrów. Ze 150 metrów w jedną stronę i tak 300 w drugą może. No tam na... Raz tutaj do tyłu i póki co, jeżeli chodzi o ten rok, szczerze powiedziawszy, nie planowaliśmy ze względów typowo finansowych. Jedyną inwestycją, która będzie, jeżeli chodzi o chodniki, ale to będzie skrzyżowanie na drodze powiatowej we Włostowie. Będzie to robiony chodnik łącznie z przejściem dla pieszych ze względu na poprawę typowo bezpieczeństwa. Ja też rozumiem i tu panie przewodniczący do mnie zgłaszał ten problem dużo, dużo wcześniej. Zobaczymy, jeżeli oczywiście przetargi, to znaczy postępowania poprzetargowe, po przetargach finanse pozwolą na to, żebyśmy mogli ten chodnik czy inne chodniki budować. Jestem jak najbardziej wraz z zarządem, zresztą jestem jak najbardziej otwarty na to, by bezpieczeństwo przy tych głównych ciągach komunikacyjnych na terenie naszego powiatu poprawiać. A celowo zadałem to pytanie, bo wiem dobrze, że mieszkańcy Nowej Wsi proszą o właśnie, pisali wniosek z prośbą o to do pana właśnie, który już chyba nawet niebawem trafi. Bardzo dziękuję, także... Pani Aneto, proszę bardzo. Chodzi mi o drogę w Siedlimowie, bo jak był pan radnym, to pan był na tej drodze. Byłem. Widział pan, co tam się działo. Widziałem. Pan się oddech głęboki, widziałam to. Jak wygląda ta droga? To jest absurd, żeby z nowej drogi na nowe chodniki, nie można, na nowe wjazdy nie można było podjechać, bo było za wysoko. Przyjechał zarząd dróg, podsypał asfalt z worków, uklepali, udeptali, żeby było można wjechać na drogę. Ja rozmawiałam z panem, pan mówił wtedy, że no, w najbliższej przyszłości zalecana jest jakby druga nalepka na drogę, na asfalt. Tak jest. I co dalej? Na tą jedną część, na tą połowę. Bo na tą połowę. Trzeba było zdecydować, bo ale tam jest odcinek, ile panie mówicie? 300-400 metrowy? Tak, no to jest 300 metrowy. A my jeszcze jako radni żeśmy dołożyli do powiatu na chodniki. Było to 150 tysięcy, tak? Tak. No tak. Oczywiście musieliśmy, powiat nam zwrócił, no bo nie dało się zrobić chodników. Tak to jak... znaczy... Były błędy w dokumentacji, tak, no tu nie mam. Ale panie starosto, kto zawinił? Zarząd dróg powiatowych, projekta? Nie wiem, gdzieś między tym wszystkim, chyba każdy po trochu, mi się wydaje. Ja myślę, że gdzie tak, podjazd powinien mieć 4 centymetry, a miał 14. Ale jeżeli zrobimy ten odcinek z nową nakładkę, tak jak tu pan wójt mówi. Kiedy? Wie pani, znaczy robimy najpierw te ciągi komunikacyjne, które wymagają natychmiastowych remontów. Tak jak mówimy tu o drodze, pan mówił o drodze Woli Koszuszkowej, gdzie już naprawdę nie idzie przejechać. Ja wiem, panie starosto, ale wystarczyło to zrobić dobrze. Nie było żadnych poprawek. Ale to nie było. Proszę wybaczyć, ale no ja tej dokumentacji nie tworzyłem. Ktoś zrobił tą dokumentację. Panie starosto, pan akurat ja byłem przy nakładaniu tej nakładki. I tam, jeżeli chodzi o chodnik, bo tutaj akurat wykonawca tej drogi stwierdził, że winowajcą jest wykonawca chodnika, który za wysoko
nałożył Kuczyna. Okazało się, że nie, że on tu nałożył to idealnie, bo nawet łatwo stanąć na krzyżówce, wystarczy stanąć na krzyżówce w Siedlimowie, koło tutaj sklepu, gdzie był. I jest stara nawierzchnia, jest 5 cm wyżej niż nowa nawierzchnia. Czyli wykonawca na moich oczach zbierał kamień, gdzie ten pan od chodnika, tamten legalista mówi: panie, po co pan teraz ten kamień, nie wyjdziesz teraz z warstwu. Uparł się, nie wiem, kto tam zarządzał, nie szło go przekonać. Zebrał kamień i teraz brakuje dokładnie te 4-5 cm. Jest niżej, tak niż stara ta nawierzchnia. Tak jak wysokość nakładki. Jeżeli to jest, sprawdzimy to, jeżeli to jest odcinek około 300-400 metrowy, to podejrzewam, że... Strasznie to wygląda. Da się to zrobić. Da się to zrobić. No, no oczywiście, oczywiście nie w tym roku, bo oczywiście, że no, te inwestycje już mamy zaplanowane i nie będzie oszczędności nie wiadomo jakich. Tym bardziej, że mamy budowę tego ZOL-u, o którym przed chwileczką mówiłem, ale jeżeli dojdzie do tego, to w przyszłym roku będziemy chcieli ten problem rozwiązać, żeby już zamknąć tą sprawę. I... Także ja się będę przypominać co jakiś czas. Bardzo proszę. Ja jeszcze może wspomnę o tutaj szkole w Mostowie. No, na dzień dzisiejszy mamy tylko deklarację słowną tak jest. Zarządu powiatu, że planują tam rozbudować DPS, czy przekształcić to na DPS, Dom Dziennego Pobytu, czyli Dom Pomocy Społecznej. Pomocy Społecznej. No, byśmy musieli to jakoś sprecyzować dokładnie, czy wstęp na jakieś porozumienie wpisać, no bo też musicie się pan zgodzić z tym, że tak powiem, nieodpłatnie tego nie możemy też do niego przekazać, no bo to jest nasz majątek i no to nie jest też takie proste, jeżeli chodzi o całą procedurę i samo przejęcie tego budynku. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o ten DPS, naprawdę to jest dobry pomysł i na pewno będzie się jakoś finansowo, więc nie będzie kłopotu z tym większego. Tylko musimy tak jakieś, nie wiem, ja zakładam, że na dzień dzisiejszy też zarząd nie może podjąć żadnej konkretnej decyzji, bo też nie wie na czym stoi. Jeżeli możemy zawrzeć jakieś wstępne porozumienie, to nic nie da, bo powiedzmy nie otrzymacie dofinansowania. I was jako powiat nie stać na wyłożenie takich pieniędzy, przekształcenie, przebudowanie tego budynku na DPS, więc my też musimy mieć otwartą furtkę. Jeżeli to nie wypali, to musimy działać w inny sposób. Ten budynek jest zabezpieczony na dzień dzisiejszy, tam nie ma problemu, nie ma tu żadnych zacieków, nie jest zdewastowany, nie jest zniszczony, mury są wszystko w porządku, więc byłem tam osobiście, to nadzorowałem i patrzyłem, więc jest szansa to zagospodarować, ale jak mówię, no, no, nie będziemy czekać nieskończoność. Tu pan wójt ma rację, bo tu panu radnemu, przepraszam, nie odpowiedziałem nawet. Byliśmy umówieni z panem wójtem na sprecyzowanie tego niespełna dwa tygodnie temu. Oczywiście ja ze względów zdrowotnych nie mogłem w tym spotkaniu uczestniczyć i do tego spotkania nie doszło, ale mogę obiecać, że w najbliższym czasie na pewno z panem wójtem, z zarządem spotkamy się i przedyskutujemy tą sprawę jeszcze raz, także... Szczegółowo. Tak jest. Mogę powiedzieć, że współpraca układa się bardzo dobrze, także... I mam nadzieję, że tak dalej będzie. Najpierw 3 miesiące. No. Ale pierwsze 3 miesiące to i następne też będą dobre. Jeżeli macie państwo jakieś jeszcze pytania, bo ja bardzo dziękuję, ale mamy o 16 spotkanie następne. Chyba, że tu panowie, wicestarosta, pan członek zarządu, chyba, że chcecie coś powiedzieć, dopowiedzieć do tego, co ja tu powiedziałem. No właśnie na temat ZOL-u. No, bo już pan Janek, zresztą pan Janek mówi tu, pan członek zarządu, jest to kwota 25 milionów złotych. I to nas w tej chwili tak zamyka, słuchajcie państwo, że a można było to zrobić za 16. Spróbuję, że to za tych czasów, jak i teraz się no dobrze, panie starosto, my chyba ze swojej strony podziękujemy za te wszystkie deklaracje. To się nagrywało. Wiem, widzę, jedna, druga. Jedna. Się chciałam dopytać tylko, czy te 23 to jutro, tak? Już będzie przetarg na drogę Woli Korzyszkowej. Tak. Bo to tak
Może być dopiero... Nie, spokojnie. To znaczy my, powiem pani radna, że celowo zrobiliśmy ten przetarg szybciej, żeby to zadanie szybciej realizować ze względów chociażby czysto ekonomicznych. Szybciej, taniej, później nie wiadomo jak te ceny będą windowane, także... To jakby co, szanowni państwo, mogę tylko jeszcze, pani przewodnicząca, proszę wybaczyć. Pragnę tylko jeszcze zaznaczyć, że moje czy moich kolegów z członków zarządu biura zawsze są szeroko otwarte telefony, jeżeli oczywiście bardzo prosimy o kontakt, zawsze służymy pomocą, także bardzo dziękuję. Dziękuję również za przybycie, panie starosto. A więc ogłaszam 5 minut przerwy. A więc wznawiamy obrady sesji. Drodzy państwo, jeśli pozwolicie, jeszcze tak miły akcent taki nasz. Przybyła do nas taka mała, wielka sportowiec, mały, wielki sportowiec, wraz Iza Skowrońska, wraz z tatą Michałem. Jeśli by można, chcielibyśmy was tu poprosić do przodu. Dobrze, dziękujemy. Szanowni państwo, Irena i Michał Skowrońscy. W imieniu Rady Gminy oraz własnym składam państwu najserdeczniejsze gratulacje z okazji bardzo wysokich osiągnięć sportowych waszej córki Izabeli. Na przestrzeni ostatnich 2 lat Iza osiągnęła wiele bardzo dobrych wyników w tenisie stołowym, a zwieńczeniem jej sukcesów jest zdobycie miana najlepszego sportowca roku w 2021 roku Ziemi Mogileńskiej. Także wielkie brawa. Wasze poświęcenie w kształtowaniu osobowości własnego dziecka pokazuje wytrwałość w dążeniu do założonych celów sportowych i jest przykładem dla innych. Władze gminy są dumne z osiągnięć Izabeli, które rozsławia ją na terenie województwa i kraju. Życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu jak najwyższych miejsc na ogólnopolskich arenach sportowych. Gratulacje dla ciebie, Izo. Mam nadzieję, że będziesz dalej walczyła, reprezentowała naszą gminę i z samych sukcesów. I tu mam nadzieję wszystkich naszych radnych, żebyś grała jeszcze lepiej, żebyś była jeszcze lepsza. I tutaj drobny upominek od nas. Gratulacje. Proszę bardzo. Może jakieś zdjęcie pamiątkowe zrobimy. Gratuluję. Sobie? Gratuluję. Taki córek. Tutaj do... Dziękujemy bardzo. A więc wracamy. Punkt 8. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2022 rok. Ten punkt przerabialiśmy, ale może jeśli pan wójt by chciał tak na szybciutko przedstawić tak ogólnie i nie tylko nam radnym, a wszystkim mieszkańcom, którzy nas oglądają. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia. Oczywiście państwo radni już słyszeli, jakie zadania inwestycyjne będziemy mieli na 2022 rok, więc myślę, że też część mieszkańców jest zainteresowana tym pierwszym takim głównym zadaniem, które będziemy realizować w tym roku. Myślę, że uda się zakończyć tą inwestycję. Na kwotę 2,5 miliona to jest budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie. Kolejnym zadaniem jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuśnierzu na 420 tysięcy środki z RFIL-u. Budowa kanalizacji na odcinku Siemionki, Jeziora Wielkie. Przebudowa oczywiście będzie wszystkich potrzebnych urządzeń, które będą po drodze odbierały tą kanalizację. No i likwidacja też oczywiście oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Budowa
kanalizacji deszczowej przy budynku hali sportowej i budynkach towarzyszących, czyli szkoły i gminy, 706 tysięcy. Kanalizacja będzie na kwotę 10 milionów. Opracowanie dokumentacji na drogi. Golejewo, Radunek, Jeziora Wielkie Kozy, Wola Koruszkowa, Koruszkowo, Jeziora Wielkie Rzeszyn, Wola Koruszkowa. Kolejna droga Woli Koruszkowej i w miejscowości Dobsko na kwotę 180 tysięcy złotych. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie Babki na kwotę 547 tysięcy złotych. Przebudowa drogi gminnej Lutówek Borowa na kwotę 1 400 000. Przebudowa drogi gminnej Siemionki, Lach, Mirowice. Dzisiaj odebraliśmy tę drogę, czyli był odbiór tej drogi, żeśmy przyjęli od wykonawcy tą drogę, więc no, już mamy inwestycję zakończoną. Przebudowa drogi gminnej Wójcin Osiedle. Ta droga będzie budowana prawdopodobnie do końca marca, już ma być zrobiona, ale czy będzie, to nie jestem tego tak do końca pewien, bo różnie z tym. Przypominam, że ta droga była planowana na zeszły rok i nie udało nam się wykonać, więc troszeczkę czasu upłynęło, już ponad rok. Więc no, wierzę, że wykonawca, tak jak dzisiaj obiecał, tą drogę zakończy w ciągu 2 tygodni. Oby mu się to udało. To jest kwota 103 tysięcy złotych. Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej i budynku Urzędu Gminy. Czyli generalnie parkingi, będziemy robić wysepkę, kostkę przed Urzędem Gminy, przy budynku hali sportowej. Więc przebudowa drogi wjazdu też od strony drogi na Nożyczyn. Także troszeczkę będzie to kosztowało no, pracy i niestety pieniędzy też 800 tysięcy złotych. Taki jest kosztorys. Zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o wykonanie. No, będziemy ogłaszać, czy to zapytanie ofertowe, czy zlecimy spółce, czy się zastanowimy, jak to będzie realizowane. Wykup gruntów pod drogą w Woli Koruszkowej 10 tysięcy złotych. Wykup gruntów pod przepompownią w Wójcinie 30 tysięcy złotych, zakup lokalu użytkowego w Jeziorach Wielkich, czyli tutaj pamiętają Państwo, że ten lokal, który jest nad policją, 102 tysiące. Chodnik na cmentarzu w Kościeszkach 40 tysięcy, przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy, będziemy likwidować to wejście do piwnicy, to jest, aby ta droga wjazdowa do hali sportowej była większa i miała większą przepustowość. 100 tysięcy złotych. Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Polska 136 tysięcy złotych, środki Unii Europejskiej. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remizy OSP w Jeziorach Wielkich 20 tysięcy złotych. Przypomnę, opracowanie tego programu jest nam niezbędne do ubiegania się o środki zewnętrzne, głównie z Polskiego Ładu, no i nie tylko. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Wójcin 500 tysięcy złotych, środki z funduszu COVID. No tutaj jest wielki znak zapytania. Nie wiem, czy uda nam się zrealizować tą inwestycję z tego względu, że jest problem z samochodami i czas oczekiwania na takie auto wydłuża się nawet do roku i ponad roku. Więc może być taka sytuacja nastąpić, że te pieniądze musimy przede wszystkim je wydać do końca roku i mam nadzieję, że uda nam się ten samochód zakupić. Działam już na różnych możliwych płaszczyznach, aby to auto kupić, bo jeżeli nie wykorzystamy tych pieniędzy, będziemy musieli je zwrócić. A 500 tysięcy to jest spora kwota, jeżeli chodzi o budżet naszej gminy. Budowa punktu świetlnego przy drodze w Jeziorach Wielkich 20 tysięcy złotych, dotacja do GOKiR Jeziora Wielkie, modernizacja pomostu przy hangarze, powiększenie pola biwakowego, projekty konwersja cyfrowa domów kultury, to jest wkład własny gminy 33 tysiące złotych. Budowa hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Na ten rok mamy jeszcze do wydania 5 208 000 zł.
Budowa sali sportowej w Wójcinie. Planowany koszt to jest 2,79 mln. Mamy już z Zerfilu 600 tysięcy. Planujemy zaciągnąć kredyt 1,479 mln. Oczywiście będziemy teraz wnioskować o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 50%. Będziemy składać wniosek do końca marca. Jeżeli otrzymamy to dofinansowanie, no to ogłaszamy przetarg. I ten kredyt na budowę tej sali będzie troszeczkę mniejszy wtedy. Razem jeżeli chodzi o inwestycje, to chyba jeszcze w historii naszej gminy takiej kwoty nie mamy przeznaczone na inwestycje, bo to jest 15 304 tysiące złotych. Pani skarbnik się martwi, czy zdąży wydać te pieniądze. Mam nadzieję, że zdąży, że te inwestycje będą przebiegały w sposób prawidłowy i terminowy i uda nam się to wszystko zrealizować. Chociaż no, biorąc pod uwagę teraz wykonawstwo i to, co doświadczyliśmy przez okres zeszłego roku, to może być różnie i być może nie uda nam się wszystkiego zrealizować. Środki własne to 2,640 mln z RFIL-u, 5,167 mln, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1,132 mln, dotacje z budżetu państwa 2,045 mln, środki Unii Europejskiej 136 mln. Środki z funduszu COVID 500 tysięcy i kredyty 3,678 mln, to są kredyty łącznie z tą salą w Wójcinie, czyli z tym 1,047 mln. Wierzę w to, że wszystko pójdzie pomyślnie, że otrzymamy dofinansowanie. Złożyliśmy wnioski też oczywiście na dofinansowanie budowy dróg i nie tylko budowy dróg, bo i do popegeerowskich złożyliśmy też na budowę sali gimnastycznej, przebudowę dachu. I w Wójcinie, przy szkole w Wójcinie i budynku pomocniczego łącznie z odnawialnymi źródłami energii, więc jeżeli udałoby nam się to pozyskać, mamy to złożone na Panie Mirku na 6 milionów, dobrze mówię? 6 milionów, około 6 milionów złotych razem. Także jeżeli te pieniądze spłyną, no i na drogi złożyliśmy 3 wnioski, na 10 milionów, 2 i 3, tak? I no, zobaczymy, jakie dofinansowanie nam się uda uzyskać. Także życzyłbym sobie, aby to wszystko udało się zrealizować. To będzie nasz wspólny sukces i myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z naszych działań. Myślę tutaj o państwu radnych i pracownikach, którzy rzeczywiście mają bardzo dużo pracy. Za to jestem im bardzo wdzięczny, bo no niektóre stanowiska są naprawdę w ostatnich latach bardzo dociążone, ale współpraca układa się bardzo dobrze i w miarę sprawnie to wszystko idzie. Zobaczymy, jaka będzie realizacja tych wszystkich inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? O, proszę bardzo, panie Jurku. Mam pytanie, panie wójcie, odnośnie inwestycji realizacji deszczowej. Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej, to koszt tej hali praktycznie łączy z zagospodarowaniem właśnie 1,5 mln. Ale dlaczego to było ujęte jako zadanie? Panie radny, nie było to ujęte jako zadanie z tego powodu, że w projekcie hali jest tylko częściowe zagospodarowanie terenu, z tego względu, że to jest inny numer działki i generalnie nie można było tego włączyć do projektu. No, na dzień dzisiejszy, na tamtą chwilę skupialiśmy się na tym, żeby wybudować halę, która miała kosztować 6 milionów złotych i wtedy nie byłoby problemu, żeby dołożyć jakieś pieniądze. No, okazało się, że po prawie 4 latach koszty wybudowania tej hali wzrosły, o czym jesteście Państwo na bieżąco informowani. Dużym plusem jest to, że mamy takiego wykonawcę, który rzeczywiście, jak się przyglądam i zresztą Państwo też widzą, co się dzieje, że ta praca się posuwa mimo mrozów i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jest montowany dach, że ten wykonawca jest solidny i pracuje, bo na przykład powiem Państwu, że firma, która poprzednio wygrała przetarg, czyli już nawet nie będę wymieniał nazwy, bo doskonale Państwo wiecie, wygrała przetarg na przebudowę i modernizację dworca w Mogilnie, bodajże w Złotnikach Kujawskich i w Trzemesznie i zeszła z budowy. I teraz w Mogilnie na razie nic się nie dzieje. No, być może jakoś do porozumienia dojdą. Nie wiem, jakie są tego powody. Podejrzewam, że tak jak u nas finansowe, więc
No, cieszę się, że mamy firmę, którą mamy i te prace rzeczywiście postępują. Ja aż gdy przyglądam się przez okno i czasem to idę na inwestycje, to aż cieszę się, że i raduję się tym, że to jednak rośnie i w końcu może wykonamy to i wykonawca do końca roku odda. On jest, jeżeli chodzi o pana który wykonuje, to on jest optymistą i wierzy, że się wyrobi. Nie będzie problemu, także w terminie odda tą inwestycję. Aczkolwiek no, to 1,5 miliona złotych to jest tylko zabezpieczone w budżecie, ale no, wierzę w to, że znajdziemy wykonawcę, który no, zrobi to troszeczkę taniej. Dobre jest to 200 tysięcy, jeżeli zaoszczędzimy, to będziemy mieli na wyposażenie sali, bo muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o wyposażenie sali, no to w projekcie tego nie ma. Wyposażenie sali typu w różne tam urządzenia i tak dalej, no to jest dodatkowy koszt dla gminy już. Więc no, liczę, że troszeczkę mniej nas to wyniesie, ale lepiej dmuchać na zimno, bo ja sobie nie wyobrażam, że zakończymy budowę hali i no, nie będzie można do tego budynku wejść, bo na przykład opada deszcz i będziemy chodzić po błocie, nie będzie można dojść, więc całą tą infrastrukturę trzeba, ławeczki, zieleń, niezieleń, kostkę, parkingi i zatoczki dla dzieci, gdzie autobusy stają i zapewniło się niebezpieczeństwo. Z tym wszystkim no, uda nam się zrobić. Ja mówię, że to są kwota też jest na parkingi i całą zmianę tego otoczenia wokół urzędu, bo troszeczkę tam już jest, że tak powiem, przestarzałe to wszystko, te płoty z czasów poprzedniej epoki i to wszystko trzeba jakoś to zagospodarować i za jednym zamachem zrobić to już tak. Jeżeli mamy jakieś środki, to w taki sposób to zrobić, żeby to od razu był taki kompleks i zrobione było na tak, jak powinno to wyglądać. Dodatkowe wyposażenie tego nikt nie wie, ile będzie kosztowało, bo no generalnie tam no, tylko doposażyć, jak jest, jeżeli chodzi o takie rzeczy typu zlewy, nie zlewy, jeżeli chodzi o socjalne, no to wszystko będzie, ale podejrzewam, że szafki musimy dokupić, bo tego tam nie ma uwzględnionego. Doposażyć w jakieś tam powiedzmy maty, które będą chroniły w razie organizowania jakichś imprez, będą chroniły nawierzchnię na hali, więc to też będzie jakiś koszt, ale no to trzeba od razu będzie zorganizować, żeby wszystko zapewnić takie bezpieczeństwo jak najlepsze eksploatowanie tej sali, abyśmy nie poniszczyli, a później dopiero kupowali i remontowali, żeby jakaś trwałość była. Na pewno będzie trzeba jakieś tam rolety dokupić, bo podejrzewam, że to naświetlenie, które jest, no jeżeli będzie słoneczny dzień, to troszeczkę może też przeszkadzać, ale no, naświetlenie naturalne jest jak najbardziej wskazane i pożądane, a no, takie już drobne jakieś tam wydatki, no to będziemy musieli zagospodarować to i raz zrobimy i będzie już to wykonane w sposób porządny i prawidłowy, więc no takie założenie, aby to już zakończyć w taki sposób, można to było użytkować, mówię to tej siłowni też i tak dalej, bo już osoby się pytają, kiedy ta siłownia ruszy i kiedy zajęcia aerobiku, są panie zainteresowane, nawet pytały się, kto będzie instruktorem, także ja zaproponowałem, że pan przewodniczący się postara prowadzić zajęcia aerobiku, także no, myślę, że to będzie wykorzystany obiekt. Rozumiem, jak na nasze potrzeby. No nie, no myślę, że jeżeli dla naszych mieszkańców będzie to swoje, postaramy się tak zorganizować, żeby to nie było jakieś tam większe obciążenie ewentualnie za instruktora, żeby ktoś tam pokrył koszty, a resztę to już damy po prostu możliwości, aby nasi mieszkańcy mogli korzystać, młodzież i oczywiście dorośli. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję panie Wójcie. A kiedy zostanie ogłoszony przetarg na tą drogę Lubstówek-Borowa? Po sesji. Już teraz będziemy... Jeszcze nie ma ogłoszonego przetargu. Nie, jeszcze. Będziemy ogłaszać już ten przetarg. Jak tylko najwcześniej będzie można. A jeszcze w tym punkcie mam takie pytanie. Czy już jakieś środki są zabezpieczone na remonty bieżące dróg z tego kamienia białego? Tak, no już z tego co wiem, to już chyba zakład, spółka już realizuje to. Z tego co mam informację, to oni już mają to realizować. Te polne drogi są tragiczne. No ja wiem, ale no, najpierw naprawiają, łatają te drogi, gdzie są częściej uczęszczane, czyli więc większy ruch jest, a no, później będą realizować te naprawy na tych drogach bardziej bocznych i tych polnych. No. Ja wiem, że koło pana jest polna droga, no ale
Ja nie mówię czasem, o tym, ja mówię o tym, co do wysypiska, co jest niszczone. Nikt ale tutaj z Rzeszyna do jezior nie idzie jechać. Powiem tak, no ja jestem za tym, jeżeli mieszkańcom, nie chciałbym tej drogi remontować nawet z tego względu, że te ciężarówki i tak to zniszczą, wybiją ten kamień, nie ma takiej opcji. No tak, ale my jeździmy do jeziora. Więc zalecałbym objazd przez Lubstówę. Tam nie jest dużo dalej, a jest droga nowa, więc można jeździć. To jak będzie ktoś się pytał, to wyślę do wójta. Dobrze, jest objazd. Dobrze. No nie ma sensu tutaj, bo te ciężarówki nawet jak dzisiaj nasypią, to jutro przelecą nie, i już wytyczone. Są tak głębokie dziury, że to jest... Ale panie radzie, no musi pan mieć świadomość, że jeżeli ciężarówka przeleci z ja prędkością tam 40-50... Ja się pytam, każdemu mieszkańcowi będę tłumaczył, powie jest droga, a ja mam jechać przez Lubstówę. No kawałek no, dalej nie zaszkodzi. No to jest... Bo jeżeli tutaj są dziury, bo rzeczywiście są, ale nie ma sensu remontować tego, nie ma sensu, bo to na drugi dzień będzie wybite, bo tych ciężarówek kilkanaście jeździ dziennie i to nie ma w ogóle najmniejszego sensu, aby a remontować. A później jest jakaś szansa uzyskania jakichś środków, jak oni zakończą tą rekultywację? Panie Mirku, no ile oni mają dołożyć? Jakaś kwota, kosztory był przedstawiony przez... Ja mam 53% wartości nadmiaru tej kwoty. No tak, ale my ją nie będziemy naprawiać? Tylko mamy przewidziane. Nie no, po tym całym wykonaniu tej rekultywacji my naprawimy tą drogę. Tam nie ma wątpliwości, tylko że teraz nie ma sensu, bo to ciężarowa za ciężarową wszystko wytrzepią. A do kiedy oni mają czas zakończenia rekultywacji? Na razie sprawnie to idzie, ale podejrzewam, że no niby wstępnie tak mówił, że no lipiec, sierpień, ale gdy był ostatnio u nas i rozmawialiśmy, to mówił, że no być może troszeczkę dłużej to potrwa, bo on tam by chciał jakieś materiały wykorzystać, żeby to tak już... To znaczy, że w tym roku nie będzie ona poklejona? Być może będzie, nie wiem, być może będzie. Jakieś, jeżeli będą... Wrzesień no, się przeciągnie do października. Zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widziałem, dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Informacja dotycząca programu usuwania z azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jezioro Wielkie. Ten punkt przerabialiśmy na wspólnej komisji Rady Gminy. Jeśli ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jezioro Wielkie. Tutaj ten punkt również przerabialiśmy na wspólnej komisji. Jeśli Państwo radni mają jakieś uwagi, pytania, to proszę bardzo. Mam pytanie, czy mały piesek znalazł się tam, czy nie? To był jakiś mały dosyć. Tak, ale nie śmiechał. Dobrze, nie widzę pytań, a więc przechodzimy do punktu 11. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Też nie widzę. A więc punkt 12. Projekty uchwał. Na początku chciałbym się spytać, czy Państwo radni pozwolą, żeby było czytane tylko tytuł uchwały, a nie całe uzasadnienie? Tak, dziękuję uprzejmie. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 40/226/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Pojawiło się, proszę Państwa, radnych. Nie widzę jeszcze wyniku. Chwileczkę proszę o cierpliwość. Proszę, powtarzamy głosowanie jeszcze raz, bo tutaj coś
jakieś... Jeszcze raz? Tak. O. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 40/227/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Pani Jolu? O, poszło. Dobrze, dziękuję. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 40/228/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu. O, przepraszam, 41/228, tak. Dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 41/229/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu. Poszło. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 41/230/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, wstrzymujących się 0. Przeciw 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu 6. Uchwała nr 41/231/2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 2 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 7. Uchwała nr 41/232/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do podpunktu 8. Uchwała nr 41/233/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt 9. Uchwała nr 41 przez 234 przez 2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 wstrzymujących się i przeciw 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 10. Uchwała nr 41 przez 235 przez 2022 w sprawie przedstawienia przedstawiciela gminy Jeziora Wielkie w Radzie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy. Proszę bardzo, panie Jurku. Panie wójcie, odnośnie tej uchwały, to jest narzucony przedstawiciel, wójt, burmistrz, przez pan dyrektora. Nie, dyrektor parku zwracał się do wszystkich wójtów, burmistrzów, najlepszy, żeby była to osoba decyzyjna, która by zasiadała w tej radzie. No i stwierdziliśmy, że mówię, no, a w innych gminach jak to wygląda? No to jest burmistrzowie, no, której pani woda też nie ma. To jest prośba, tak? Pana dyrektora? Tak, tak. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Punkt 11. Uchwała nr 41 przez 236 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza. Proszę, głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, panie Pawle. Ja mam pytanie na komisji, gdyż rozmawialiśmy o zesłomowaniu tego stara strażackiego, czy on już jest zesłomowany. Padł termin, że do końca lutego będą wszystkie formalności załatwione. Już jest zeszła komisja i podpisałem zarządzenie, więc będę przystępować do roboty. Tyle czasu jeszcze nie mogła powstać komisja, ale jest koniec marca, nie wiem, z tego padła obietnica, że... No, że jeżeli chodzi o... Teraz nawet lepiej wyjdziemy, bo po 2000 złoma, przedtem był po 1000 złotych. Tak. To do kiedy zostanie odezłomowane? No myślę, że do końca marca już pójść. Jak najwcześniej, bo cena jest dobra, więc warto go zezłomować. A trochę waży, więc na pewno dostaniemy lepsze pieniądze, gdybyśmy dostali na wolnym rynku, bo proponowane kwoty to były 5-6 tysięcy złotych i to... Więc... Wiesz, jak ktoś będzie miał wymagania. Dobrze, proszę bardzo, panie Jurku. Jeszcze mam pytanie, jakie będę pana Jurka może. Czy jest już podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnośnie organizacji? Panie Mirku, jak pan wyjaśni całą sytuację? Panie radny, w dniu wczorajszym wpłynęła umowa podpisana przez Narodowy Fundusz i czeka na podpisanie przez pana wójta i panią skarbnik. Odsyłamy i będziemy mogli zrobić przetarg na firmę odbierającą. Dziękuję. Proszę. I może. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 14, odpowiedzi na zapytanie, które mamy już zrealizowane. A więc punkt 15, zakończenie sesji. A więc zamykam 41. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję uprzejmie za przybycie.